I ja dlatego tego uczę w mojej wspólnocie, tego staram się uczyć tam, gdzie jeżdżę. Nigdy nie oceniaj człowieka, który stoi i głosi. Twierdzenie to jest niezgodne z Pismem Świętym, z tym, co mówił Pan Jezus w Ewangelii, Święty Paweł w listach oraz z tradycją całego Kościoła. Gdyby zastosować się do kolejnego błędu Marcina, jakim jest bezkrytyczne przyjmowanie nauk, a zwłaszcza wszelkich nowinek, to Kościół katolicki nie wyszedłby już z herezji ariańskiej z IV wieku, w której to przeważająca część Kościoła dała się uwieść Ariuszowi. Jeśli głoszenie Marcina byłoby prawdą, to święty Augustyn nie mógłby walczyć z herezją pelagianizmu, święty Ireneusz z Leonu z gnostycyzmem, święty Atanazy ze wspomnianym wcześniej arianizmem, a święty Alfons Maria de Liguori z jansenizmem. Głosiciele Słowa Bożego, troszczący się o dobro i przyszłość Kościoła, sami zachęcają innych do oceny własnych kazań. Ponadto, każdy ma prawo oceniać publiczne wystąpienia. Jest to zgodne z wolnością słowa oraz polemiką naukową na dany temat. Kościół nigdy tego nie zabraniał, a wręcz popierał i zachęcał, aby oceniać osoby głoszące chrześcijańskie nauki. Wtedy jeśli by wam kto powiedział, oto tu jest Mesjasz, albo tam, nie wierzcie. Powstaną bowiem fałszywi Mesjasze i fałszywi prorocy i działać będą wielkie znaki i cuda, by w błąd wprowadzić, jeśli to możliwe, także wybranych. Oto wam przepowiedziałem. Jeśli więc wam powiedzą, oto jest na pustyni, nie chodźcie tam. Oto wewnątrz domu, nie wierzcie. Ale gdybyśmy nawet my albo anioł z nieba głosił wam Ewangelię różną od tej, którą wam głosiliśmy, niech będzie przeklęty. Biada pasterzom, którzy prowadzą do zguby i rozpraszają owce mojego pastwiska. Wyrocznia Pana. Na to Jezus im odpowiedział. Strzeżcie się, żeby was kto nie zwiódł. Wielu bowiem przyjdzie pod moim imieniem i będą mówić, ja jestem namaszczony. I złożyliśmy świadectwo o Panu Jezusie, który działa i żyje i już zeszliśmy z anteny, idę na bok z tymi prowadzącymi, z jedną się znałem prowadzącą, z tym prowadzącym nie, i on do mnie podchodzi i mówi Marcin, ja naprawdę mam nosa do dziwaków, a ty nie jesteś dziwakiem. I mówi do mnie, powiedz mi coś więcej, ja mu zaczynam mówić świadectwo tam, wiecie, gdzieś tam obok. Mówię mu świadectwo, 15 minut, ja się zastanawiam, czy on w ogóle muszą wracać na antenę, czy nie. Więc ja im 15 minut opowiadam i w pewnym momencie, wiecie, on się zaczyna trząść i mówi do tej prowadzącej, ej, ja nie wiem, co się dzieje, coś w nim jest. I wiecie, co się nazywa to coś? To jest Boże namaszczenie, które kiedy otwierasz usta i zaczynasz świadczyć o Jezusie, ono się aktywuje. Ono przychodzi i ono zaczyna niszczyć dzieła diabła. I wiecie, w tej służbie ja się uczę tego za każdym razem, że bez Bożego namaszczenia nie jestem w stanie dać ludziom nic. Nie mam nic. Za każdym razem, jak wychodzę i zginam swoje kolana, mówię, Boże, daj mi swoje namaszczenie, bo inaczej będzie dno. Świat dzisiaj potrzebuje zobaczyć ludzi, którzy świecą Bożą mocą, Bożym namaszczeniem. Ale wracam znowu i mówię, Boże, chcę cenić to, co mi dajesz, bo wiem, że to namaszczenie zmienia ludziom życia. To namaszczenie sprawia, że chorzy wstają z wózków. To namaszczenie sprawia, że demony krzyczą i uciekają. To namaszczenie sprawia, że życia ludzi się zmieniają i ja bez namaszczenia nie mam co robić na ewangelizację. I nie mam po co jeździć. Są tu osoby pośród nas, które bardzo intensywnie czują w swoim ciele teraz Boże działanie, być może Twoje ciało drży, być może masz takie poczucie jakby prądu, który dotyka Twojego ciała. Coś jest bardzo intensywnego, co się w Tobie dzieje. Czy możesz pomachać ręką, jeśli teraz coś bardzo intensywnie dzieje się w Tobie? Chciałbym, żeby tylko te osoby, nie rozpraszając się, podeszły, stanęły w jednej linii tutaj z przodu. Nie rozpraszajcie się. Osoby, które są, też zostaną na miejscach. Bądźcie skupieni na Panu, bo On może Cię zaskoczyć. On może Cię napełnić. On może Cię dotknąć. Podejdźcie do przodu blisko, w jednej linii tutaj. I wyciągnijcie swoje ręce. Stójcie, wyciągnijcie swoje ręce. I po prostu przyjmujcie. Nic nie musicie robić. Sierra de Brevere de Sivana.
Zamknijcie swoje oczy i po prostu przyjmujcie. Panie, przymnóż tego, co czynisz. Przymnóż tego, co robisz. Tak, Panie, więcej, 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 więcej. 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 Tak, Panie, więcej. Więcej, 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 Panie. Tchnij, Panie, moc swoją. Tchnij moc swoją. Łaski, przyjmuj. Na to Jezus im odpowiedział: strzeżcie się, żeby was kto nie zwiódł. Wielu bowiem przyjdzie pod moim imieniem i będą mówić: ja jestem namaszczony. Że sytuacja wygląda tak, że wiele osób myśli, że służy Bogu, a robi to bez namaszczenia. I wiecie, jeśli służymy Bogu bez namaszczenia, to się gdzieś mija z celem. Jeśli chcesz iść za Jezusem, musisz mieć namaszczenie. Jeśli chcesz być świadkiem Jezusa, musisz mieć namaszczenie. Jeśli chcesz być wiarygodny, jeśli chcesz wejść w pełnię tego, co Bóg ma dla ciebie, musisz mieć namaszczenie. W Kościele katolickim nie występuje opis lub nawet definicja słowa namaszczenie. Tylko protestanci żyjący Ewangelią sukcesu oraz Ewangelią znaków i cudów posługują się tym słowem, aby wyeksponować gest obdarowania kogoś mocą. A jakie rady dawali nam święci Kościoła odnośnie oceny błędnowierców? Jak oni do nich podchodzili? Święty Ignacy z Antiochii, męczennik II wieku, napisał kilka listów do różnych wspólnot, zanim został zamęczony. Listy te zawierają zwroty o heretykach, takie jak: dzikie bestie, gwałtowne wilki, szalone psy, które atakują zdradziecko, bestie o ludzkiej twarzy, zioła diabła, pasożytnicze rośliny, których ojciec nie posadził, czy uprawy przeznaczone na wieczny ogień. Warto też przypomnieć sobie Jana Chrzciciela, który nazywał uczonych w piśmie i faryzeuszy plemieniem żmijowym. Święty Polikarp, który pewnego dnia spotkał się z Marcjonem, również heretykiem, powiedział mu: nie ulega wątpliwości, że jesteś pierworodnym synem szatana. W IV wieku święty Atanazy wspominał, że święty Antoni Pustelnik nazwał przemówienia heretyków trucizną gorszą od trucizny węży. Tomasz z Akwinu, choć niekiedy przedstawiany jako niezmiennie spokojny wobec swoich wrogów, w jednej z polemik z Wilhelmem, który jeszcze nie został potępiony przez Kościół, mówił do niego i jego popleczników: wrogowie Boga, ministrowie diabła, członkowie antychrysta, wrogowie zbawienia ludzkości, oszczercy, bluźniercy, niegodziwi, ignoranci, równi Faraonowi. Święty Bonaventura nazwał Geralda, jednego z sobie współczesnych, bezczelnym, zniesławiającym, zwariowanym, trującym, ignoranckim, podstępnym, niegodziwym, głupim i perfidnym. Święty Bernard, mówiąc o Arnoldzie z Brescji, który doprowadził do wystąpień przeciwko duchowieństwu, nazwał go nieuporządkowanym, głupim, perfidnym, nieporządnym, włóczęgą, szarlatanem, oszustem, naczyniem hańbiącym, skorpionem z Brescji, pogardzanym przez papieża rzymskiego, chwalonym przez diabła, robotnikiem nieprawości, pożeraczem ludu, ustami pełnymi przekleństw, siewcą dysonansów, twórcą schizm i okrutnym wilkiem. Święty Grzegorz Wielki, upominając Jana, biskupa Konstantynopola, potępił jego profanacyjną i obrzydliwą dumę, dumę Lucyfera, jego głupie słowa, próżność i brak inteligencji. Święci Fulgentius, Prosper, Jan Chryzostom, Ambroży, Grzegorz, Bazylii, Hilary, Atanazy, Aleksander biskup Aleksandrii, święci męczennicy Korneliusz i Cypryjczyk, Ireneusz, Polikarp, męczennicy Ignacy, Klemens i wreszcie wszyscy ojcowie Kościoła, którzy wyróżnili się bohaterską cnotą, również nie wypowiadali się inaczej.
Święty Franciszek Salezy w książce Filotea pisze: zadeklarowani wrogowie Boga i Kościoła powinni być w jak największym stopniu zawstydzeni. I jest to dzieło miłosierdzia, aby wołać: to wilk, gdy zbliża się on do stada.